Witajcie. Po blisko miesięcznej przerwie wraca Zarychta na solo. No to był czas taki dla mnie mocno wypoczynkowy. Wyjechałem trochę na urlop, trochę odpoczywałem tutaj w domu. Pojawiały się pytania na fanpage'u odnośnie tego, czy projekt się zamyka. Otóż nie, projekt się nie zamyka, wręcz przeciwnie. Będziemy się rozkręcali coraz bardziej. W najbliższych tygodniach zobaczycie nowe podcasty, nie tylko te, które dotychczas już mieliście okazję posłuchać. Ostatnio pojawił się nowy podcast Orlando Magic, natomiast pojawią się jeszcze kolejne na temat NCAA, być może na temat Polskiej Ligi Koszykówki. Kolejny podcast ogólny o NBA się pojawi, a to dopiero początek. Jeśli chodzi o sam projekt Magic Basketball, to wkracza on w etap finalizowania prawnej struktury spółki, która będzie miała Magic Basketballem zarządzać, w związku z czym idziemy krok dalej, także szanse na to, że Magic Basketball zostanie wydany, rosną i to bardzo. I jestem bardzo dobrej myśli odnośnie tego, że Magic Basketball po prostu wróci na polski rynek. Więc to słowem kilku aktualizacji odnośnie całego projektu, bo tak jak mówię, ostatnio było trochę ciszej ze względu na to, że ja potrzebowałem trochę po prostu odpocząć najzwyczajniej w świecie, bo Magic Basketball i cały ten projekt jest dla mnie dodatkiem do mojej pracy na pełny etat i po prostu w pewnym momencie człowiek musi się trochę zresetować. Ale tak jak powiedziałem, teraz wracamy już na pełnych obrotach. Od dzisiaj zacznie się pojawiać dosyć regularnie Zarychta na solo. Może jeszcze w tym tygodniu nie będzie on dzień w dzień, natomiast w przyszłym już jak najbardziej. Na razie skupię się na tym, co się ogólnie dzieje w NBA. Przygotowuję sobie materiały do tego, żeby zrobić pełny materiał zapowiadający sezon, każdą drużynę. Chcę to zrobić w takiej formie podobnej do tego, jak ukazywał się swego czasu skarb kibica w Magic Basketball, czyli będą te same kategorie, typu trener, typu poszczególne pozycje, ocena ataku, obrony drużyny, ocena środowiska, w jakim oni grają, ocena draftu w wykonaniu danej drużyny. Jeżeli pamiętacie Magic Basketball, jeżeli pamiętacie skarby kibica, które tam się pojawiały, to dokładnie te same kategorie, które wtedy były, może z wyjątkiem jednej czy dwóch, będą się pojawiać przy zapowiedzi sezonu każdej drużyny. I w ten sposób będę chciał to przeprowadzić, więc czeka nas chociażby 30 materiałów Zarychta na solo odnośnie zapowiedzi sezonu. Ale zanim do tego, to tak jak powiedziałem, jeszcze jestem w trakcie zbierania materiałów. Chcę sobie najpierw przygotować wszystkie drużyny na papierze, żeby później po prostu otwierać zeszyt z notatkami i zespół po zespole opowiadać wam, jakie są moje przewidywania na najbliższe rozgrywki. A dzisiaj tak trochę rozgrzewkowo. Nie będę mówił jeszcze o tych ostatnich ruchach transferowych, które się dzieją wciąż w NBA, jak chociażby Luol Deng, jak chociażby kontuzja Devina Bookera, czy Rodney Hood, czy też Andrew Bynum, zgłaszający chęć powrotu do NBA. To sobie zostawię na jutrzejszy podcast. Dzisiaj natomiast chciałem chwilę porozmawiać o tym, co się zdarzyło w ostatni weekend, czyli o tym, że kolejni gracze zostali wciągnięci do koszykarskiego holu sławy. Trafili tam przede wszystkim Ray Allen, Steve Nash, Jason Kidd i Grant Hill. Oprócz tego Dino Radzia, zdaje się, z graczy, którzy jeszcze tak kojarzę, plus parę dla mnie trochę dosyć anonimowych postaci. No ale na tych czterech graczach chciałem się skupić i pierwsza myśl, jaka mi przyszła, i śmiałem się z tego z żoną w weekend, że poznaje się fakt, że człowiek już ma swoje lata w momencie, kiedy, przynajmniej ja to tak odebrałem, gracze, którzy wchodzili do NBA później niż ja zacząłem się tą NBA interesować, nie dość, że zakończyli kariery, ale już wchodzą do koszykarskiego holu sławy, to znaczy minęło minimum 4 lata od zakończenia przez nich kariery i najzwyczajniej w świecie to pokazuje, jak długo już tą NBA się interesuje, bo jak tak policzę, to pierwsze mecze oglądałem 27 lat temu, to już kawał czasu. Więc to daje do myślenia. Natomiast z samym Hall of Fame mam taki problem, że z jednej strony cieszę się, że taki gracz jak chociażby Grant Hill trafił do koszykarskiego holu sławy, ale to też pokazuje, że trochę niestety ten Hall of Fame zacznie być taki, no upychamy tych kolejnych graczy, którzy niekoniecznie na to zasługują, bo Grant Hill, okej, ma w swoim dorobku dwa mistrzostwa NCAA, ma mistrzostwo olimpijskie, ma tytuł debiutanta roku w NBA
I do tego dołożył kilka wyborów do meczu gwiazd, kilka wyborów do najlepszych piątek ligi i tyle. To nie jest zawodnik, który osiągał coś wielkiego w NBA. I tak jak rok temu nie pasowało mi to, że do Hall of Fame wchodził Tracy McGrady, tak teraz trochę niestety nie pasuje mi Grant Hill. I okej, cieszę się, że wchodzi, bo bardzo lubię tego gracza. To nie jest tak, że jego nie lubię. Dla mnie on i Penny Hardaway w połowie lat 90. to byli ci gracze, którzy napędzali tą ligę, dla których tą ligę oglądałem. Ja wiem, że jest grono fanów w Polsce, którzy wchodzili do NBA rok później, czy też dwa lata później, i którzy wychowywali się na Allenie Iversonie, na Kobe'm Bryancie i na tych rocznikach. Natomiast dla mnie Penny Hardaway i Grant Hill to byli ci dwaj gracze, którzy dla mnie stanowili ten świeży powiew młodości w NBA latach 90. i to oni dla mnie byli tym punktem zaczepienia, że nie tylko Jordan, ale są też młodzi, którzy wchodzą, fajnie grają, i to byli właśnie ci dwaj gracze. I cieszę się, że Grant Hill wchodzi do Hall of Fame, bo życzyłem mu bardzo długo, żeby wrócił do zdrowia po kontuzjach w Orlando Magic, ale z drugiej strony myślę sobie, no kurczę, trochę ten Hall of Fame traci na wyjątkowości, kiedy wchodzą do niego gracze, którzy w NBA tak naprawdę za wiele nie osiągnęli, bo powiedzmy sobie szczerze, Grant Hill w perspektywie tego, jak się zestawi go z innymi graczami z NBA, którzy weszli do Hall of Fame, nawet w tym roku, jak chociażby Steve Nash, czyli dwukrotny MVP ligi, gość, który doprowadził na swoich barkach swoje drużyny kilkukrotnie do finału konferencji zachodniej, co Grantowi Hillowi się nigdy nie udało, bo on jako gracz numer jeden swojej drużyny nigdy nie przebrnął pierwszej rundy playoff. I więc to chociażby pokazuje rozdźwięk, jaki jest. I patrząc też na to, jakie są szanse na przyszłoroczne wybory do Hall of Fame, to też trochę mam wrażenie, będzie słabo. Bo o ile za dwa lata dostępni będą Kevin Garnett, Kobe Bryant czy Tim Duncan, i wtedy będziemy mieli naprawdę wyjątkową klasę, wyjątkowy rocznik w Hall of Fame, tak, najbliższy rok wygląda dosyć słabo. Pierwsza reguła, jaka jest podstawowa, żeby wejść do Hall of Fame, to minimum 4 lata od zakończenia kariery, żeby upłynęły do momentu, kiedy zawodnik do tego Hall of Fame trafia. I z tego kolejnego rocznika 2014-15, który wtedy zakończył przygodę w NBA, tacy dwaj gracze, którzy mogliby tam wejść w tej chwili, to powiedzmy sobie szczerze, nie są jakieś wielkie nazwiska, bo jak sobie przejrzałem listę graczy, którzy zakończyli wtedy kariery, a raczej rozegrali ostatnie mecze w NBA, to Sean Marion i Andrei Kirilenko. Więc też nie za dobrze, bo nie są to gracze, którzy no są w tym pierwszym rzucie, który moglibyśmy rozpatrywać w perspektywie dołączenia do NBA. Także poszedłem trochę krok dalej, przejrzałem poprzednie roczniki, tak szedłem rok po roku i wypisywałem sobie graczy, którzy jeszcze nie weszli do NBA, i ta lista nie jest jakoś wyjątkowa, więc przedstawię ją wam na szybko. I sami będziecie widzieli, że to nie są gracze, którzy no będą rozbudzali nasze wielkie emocje, raczej to będzie dosyć nudny nabór do Hall of Fame w przyszłym roku. Chauncey Billups, Jermaine O'Neal, Anton Jamieson, Rashid Wallace, Rip Hamilton, Ben Wallace, Peja Stojakovic, Michael Finlay, Chris Webber, Antoine Walker, Kevin Willis, i nawet doszedłem do Vlade Divaca, i na tym stwierdziłem, że kończę, bo to wystarczy. Więc jak słyszycie, te nazwiska nie powalają. To nie są gracze, którzy, tak jak mówię, są pewniakami, takimi, którymi patrzysz na nich, mówisz tak, on musi być w Hall of Fame, bo on jest rzeczywiście wybitny, jest jednym z najlepszych w historii i on po prostu tam zasługuje, żeby być, więc to trochę w przyszłym roku mam wrażenie, po prostu nabór do Hall of Fame będzie nieco rozczarowujący. No i to jest też szansa dla takich ludzi jak właśnie Chris Webber, którzy są uważani jako jeden z tych, którzy zostali odrzuceni niepotrzebnie z Hall of Fame i którym miejsce tam się należy. Ja z tym trochę bym polemizował. Oczywiście Webber też jest kolejnym graczem, którego uwielbiam. Jednym z tych, na których się wychowywałem. Ale prawdę powiedziawszy, no Webber jak dla mnie to nawet zasługuje bardziej niż Grant Hill. Ale z drugiej strony no dostał pominięty tyle razy, no bo Webber też zdobył tytuł debiutanta roku, najlepszym rookie rozgrywek 93-94, tak jak rok później Grant Hill, też wielokrotnie grał w meczach gwiazd, też bywał w najlepszych piątkach,
swoich najlepszych piątkach ligi. Do tego Weber doprowadził swoją drużynę Sacramento Kings do finału konferencji przynajmniej raz, jako lider tej drużyny, a Grant Hill tego nie zrobił. Okej, okay, Hill ma dwa mistrzostwa NCAA, ma mistrzostwo olimpijskie, a Weber z kolei może odpowiedzieć tylko przegranym finałem NCAA, więc można by polemizować, ale no, jak, tak jak mówię, jeżeli rozmawiamy na takim poziomie, to trochę mi się to kłóci, bo za chwilę dojdziemy do tego, że no, Christian Leitner w sumie też w NBA może nic nie osiągnął, ale mistrzem olimpijskim jest z 92 roku. Mistrzem NCAA też jest razem z Grantem Hillem. W meczu gwiazd też raz zagrał, więc czemu nie rozważać kandydatury Christiana Leitnera? Więc może teraz oczywiście przerysowuję, tak, przejaskrawiam cały temat, natomiast to gdzieś pokazuje, w jakim kierunku NBA poszło. Okej, okay. Liczę na wasze głosy odnośnie tego, co myślicie o Hall of Fame. Czy ta lista, którą przedstawiłem, to rzeczywiście wam się podoba? Czy może znaleźlibyście kogoś lepszego, kto mógłby do tego Hall of Fame trafić za rok? Ja wam na dzisiaj dziękuję. Zapraszam jutro do odsłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.